co było moją główną myślą, pokazać nadzieję, żeby to nie było tak, że człowiek się wybudził ze śpiączki, potem jest żmudna rehabilitacja, ogromny trud rodziny. Często to też niektórzy wybudzeni, o tym mówią ich rodziny, znajomi, bliżsi, dalsi odsuwają się, niewiele osób też wytrzymuje taką nową sytuację, ale nie chciałam, żeby to był serial, który właśnie zamknie nas w takiej czarnej dziurze. Ten serial miał dać nadzieję, że wyjście ze śpiączki jest możliwe i że później, nawet jeżeli, a często nie wrócimy do poprzedniego życia, to jest możliwe, żeby to życie było inne, ale wcale nie gorsze. I że możliwe jest znalezienie chwil szczęścia. To wiem, że to jest bardzo trudne. Nie mam pojęcia, czy gdybym się znalazła w tak granicznej sytuacji, sama bym to potrafiła. Ale wiem to po moich wybudzonych, że to jest naprawdę możliwe.